Rok temu nikt nie wierzył, że wojna potrwa tak długo. W tym czasie ucierpiały miliony osób, a ataki nie ustają i nie ma też perspektyw na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Atak miasta Bachmut. Powierzchnia Bachmuta, miasta jest zbliżona i ludność do miasta Mysłowice, przykładowo na Śląsku. To jedynie na atak takiego miasta rozmiarem Mysłowice przypada ponad 3,5 tysiące. Pocisków artyleryjskich. 3,5 tysiąca dziennie pocisków artyleryjskich. Dlatego Ukraina potrzebuje nowoczesnej broni. Dla nich ta wojna nie zaczęła się rok, tylko 9 lat temu. Jednak do tej pory nie była tak krwawa. Dlatego Ukraińcy chcą przypominać o wojnie i pokazać, jak ważne jest wsparcie. W sobotę w Katowicach odbędzie się protest antywojenny. Że jesteście z nami po dobrej stronie, po stronie ukraińskiej, a nie po stronie terrorystów, czyli Rosję. I my w tej wojnie wygramy, ale tylko wspólnie razem z wami, jeżeli pomożecie nam. Wiele osób już o wojnie zapomniało, jednak są tacy, którzy pomagają bez przerwy od samego początku, od lutego 2022 roku. Pan Wojtek był za wschodnią granicą już ponad 40 razy i jeździ regularnie z darami od Polaków, jednak przyznaje, że rok temu podejście do pomagania Ukraińcom było inne. To był taki zryw, bo rozpoczęła się wojna, no przez jakiś czas to trwało. Natomiast w tej chwili tak jakby zaczyna to lekko słabnąć i nie wiem, no ludzie w Polsce powinni zrozumieć, że Ukraina dla nas jest granicą. Jeżeli zniknie Ukraina, zniknie granica. Jeżeli zniknie granica, to mamy wojnę praktycznie u siebie. Jak mówią niektórzy Ukraińcy, ich żołnierze nie walczą tylko o Ukrainę. Dlatego postulują, żeby inne państwa jeszcze mocniej wspierały ich walkę z najeźdźcą. Na przykład przekazując 1% PKB na dofinansowanie ukraińskiego wojska. Każdy, kto popiera Ukrainę, może wybrać się na sobotni protest, który rozpocznie się o godzinie 15 na katowickim rynku. Bum!